Cześć moi drodzy. W ostatnim materiale, gdzie na live kręciłem sobie dwa iPhone XS, swoje takie jak powiedzmy złomki, które doprowadzałem do ładu, żeby następny nabywca był z nich możliwie zadowolony, zapomniałem o jednej sprawie. Zapomniałem o TrueTone. TrueTone można zaprogramować na dwa sposoby i kilkoma różnymi programatorami. Ja wam dzisiaj pokażę jeden ze sposobów na zaprogramowanie takiego TrueTone, mianowicie z użyciem programatora, który jest tak zwany standalone. Ten programator ma tutaj port USB, do którego można podłączyć iPhone'a i z jego płyty głównej, dokładnie z jego pamięci, można odczytać numer MTSN. To wykorzystamy sobie dzisiaj. Oczywiście programatorów jest więcej, jest na przykład taki Qwenly, który już do takiej czynności wymaga komputera, ponieważ oprogramowanie tego programatora łączy się z telefonem i tutaj podaje informacje, które są wyciągnięte z płyty głównej, dzięki czemu można zapisać nową zawartość EEPROM-u do ekranu na jego kontrolerze. Więc dzisiaj z tego programatora nie skorzystamy, ale taki powiedzmy też mam. Użyjemy sobie tego. To jest jeden z naszych iPhone'ów, którego przygotowywałem. Jest zaklejony uszczelką, dlatego przygotowałem sobie też podgrzewacz. Zobaczymy, czy będzie potrzebny. Mimo że urządzenie było, powiedzmy, dociśnięte, to odchodzi bardzo, bardzo lekko. Też byłem ciekawy, bo czasami zamawiam uszczelki z różnych miejsc. Często zamawiam też testowo sobie jakieś tam uszczelki na szybko, na Allegro. Dostaniemy i tak to samo, co byśmy kupowali gdzie indziej, bo wszystko i tak tutaj jest dostarczane z Chin. No uszczelka nie złapała zbyt mocno. To właśnie jest też ciekawa sprawa, żebyście się przekonali, że stosując uszczelkę pod ekranem, to wcale nie zapewnia szczelności. To wynika z dwóch rzeczy. Może być słabej jakości uszczelka, może też być zabrudzenie na ramkach ekranu. No i to jest właśnie kłopot, przez który trudno udzielić gwarancji. Aczkolwiek można to poprawić, w sensie swoją pracę można poprawić, dlatego warto weryfikować swoje naprawy, tak jak ja tutaj to czynię właśnie. No jak widzicie, uszczelka praktycznie odeszła w całości od ekranu, zbytnio go nie trzymając. Ta będzie wymagała wymiany, ale powiedzmy nie jest to główny punkt programu. Dosłownie uszczelka chwyciła w dwóch miejscach. Ok, żeby zaprogramować taki telefon, nie potrzebujemy drugiego ekranu, chyba że nigdy wcześniej nie łączyliście danego iPhone'a z danym programatorem. Wówczas będzie potrzebny ekran. Dobra, liczę na to, że już urządzenie zaczęło startować. Trzeba chwilkę poczekać, aż się uruchomi. No nie widać, co się tutaj dzieje tak naprawdę, więc trzeba poczekać, aż albo zawibruje taptik, albo na czuja podłączyć i również urządzenie zawibruje. Czy tak będzie tutaj? Trudno powiedzieć. Jest, wykrył. Będzie odczyt MTSN-a. O właśnie, jest jednak ten motyw. Mimo że urządzenie podłączałem chwilę temu, chcę, żeby je zaufać. Widocznie programator JC nie przechowuje danych autoryzacyjnych odczytanych z portu USB, więc trzeba jednak podłączyć ekran. Telefon się uruchamia z testowym ekranem. Ten do zaprogramowania mamy tutaj. Zaraz to wszystko ogarniemy. Jest informacja o autoryzacji. Informacja została odczytana. Niestety ten tip przesłania ekranu, ale widzicie, jest MTSN odczytany z pamięci NAND. No to trzeba podłączyć w tej chwili
Teraz odczytuje się informacja z telefonu. Wszystko zostało ogarnięte. Ekran został, powiedzmy, doprogramowany do płyty głównej. Truton mamy. Jedno urządzenie zrobione. Czas na drugie urządzenie. Ta sama procedura. Ja sprawdzę jedną rzecz. Nie będę wyłączał programatora. Zaufamy niejako go w trakcie pracy urządzenia bez wyłączenia. Chcę się przekonać, czy urządzenie pamięta autoryzację. Gdzie jest informacja zaufaj temu komputerowi? Tu się pojawić zaraz powinien odczyt. Jest. Jak widzicie, Truton jest nieaktywny. Nie ma tej opcji tutaj. Z kolei ten telefon nie był dociskany po założeniu ekranu. Po prostu to zostało założone, uszczelka została założona, urządzenie zostało odłożone, nic więcej. Widzicie, to praktycznie nie chwyciło do ramki ekranu. Jest patent na to, żeby uszczelka lepiej kleiła się do ramki. Oglądajcie moje live'y, moje materiały, a z pewnością niedługo wam pokażę, powiem, co i jak należy robić, żeby to klejenie było zdecydowanie lepsze. Uruchamiam telefon. Telefon się połączył. Zostało to odczytane. I robimy restore. Teraz w tej chwili dane są czytane z telefonu. Zapisywane są do pamięci ekranu. Weryfikacja jest poprawna. Jak widzicie, Truton został przywrócony. Takim oto sposobem, za pośrednictwem programatora od JC V1S, jest możliwe zaprogramowanie Truton, ale nie tylko, bez potrzeby użytkowania komputera. Wiadomo, jak siedzicie, naprawiacie większą ilość urządzeń, to zabawa z komputerem jest dodatkową komplikacją. Można to wykonać bez potrzeby podłączania urządzenia do komputera. Czasami jednak potrzeba mieć dodatkowy ekran, jakiś taki testowy, żeby zaufać urządzeniu, albo nie wolno wyłączać tego urządzenia. No wiadomo, co nowe urządzenie, to trzeba kliknąć. Wpierw można kliknąć, zaufać, potem podłączyć, rozkręcić i tak dalej. Ale ogólnie to wam chciałem pokazać, że Truton wypada zaprogramować, bo ja zacząłem składać te urządzenia i zapomniałem o tym. Bo tym, jak uszczelka chwyci, to nie ma litości. Więc warto te wszystkie czynności wykonać przed zaklejeniem uszczelki, bo rozklejenie takiego urządzenia po zastosowaniu primera to już jest coś. A urządzenie można złożyć w tej chwili. Uszczelka jest praktycznie w żadnym miejscu. Ona się nie odkształciła ani nie odkleiła, więc takie to było złożenie na chwilę z dociskiem, takim wiecie, ręcznym dociskiem. Mam zaciski, trzeba jeszcze je zastosować,
żeby tutaj zwiększyć siłę docisku i żeby ta uszczelka solidnie została złapana i pełniła swoją rolę, choć trochę zabezpieczając urządzenie przed dostępem wody. To urządzenie się klei, a my bierzemy się za kolejne. Ta sama historia, primer w ruch. Uszczelkę już ściągnąłem, a jak już mam ją ściągniętą, to też tutaj przejadę trochę primerem, żeby to chwyciło solidnie. Dociskam ekran palcami, ale docelowo pójdzie również na ściski. Chwilę później mam już ściski przygotowane, więc można urządzenie zaciskać. Dzięki za ten krótki poradnik. Do zobaczenia. Trzymajcie się.